dobry. Witam wszystkich serdecznie. Na dzisiejszy dzień wybrane są dwa wersety biblijne z proroka Izajasza, 60 rozdział, 17 wiersz i z listu Pawła do Rzymian, 14 rozdział, 17 wiersz. Pan mówi, ustanowię pokój Twoją zwierzchnością, a sprawiedliwość Twoją władzą. Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Moi drodzy, słynny aktor Sir Anthony Hopkins, który zresztą w tym roku otrzymał drugiego w swojej karierze Oscara, podobno kiedyś powiedział, że żywi z tego świata nie wyjdziemy. I faktycznie trzeba mu przyznać rację. Nie ma wyjścia innego z tego świata niż poprzez śmierć. To już pokazał nam Pan Jezus i my wszyscy, żyjąc w doczesności, wychodzimy z tego świata przez śmierć. Może Anthony Hopkins nie dodał jeszcze jednego, że wychodzimy z tego świata, by wejść do Bożego Królestwa. I faktycznie ta rzeczywistość, która rozpościera się przed nami w perspektywie zarówno zbawienia, jak i życia po doczesności, jest tą przestrzenią, którą możemy nazwać zgodnie z treściami biblijnymi Bożym Królestwem. I Boże Królestwo, tam gdzie Boże zasady panują, czyli pokój, sprawiedliwość, radość w Duchu Świętym, to jest ta rzeczywistość, na którą oczekujemy i to jest ta rzeczywistość, której gwarantem jest sam Najwyższy Bóg. To jest coś, na co oczekujemy i to jest cel naszego chrześcijańskiego życia. Boże Królestwo. I dlatego też się modlimy o przyjście Bożego Królestwa, chociażby w słowach modlitwy pańskiej. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Boże Królestwo to nie jest tylko i wyłącznie ta rzeczywistość, o której powiedziałem, ale Boże Królestwo przybliża się do nas ciągle, także tutaj w doczesności. W jaki sposób? Ano wtedy, kiedy panują sprawiedliwość, kiedy panuje pokój, kiedy istnieje radość w Duchu Świętym. Więc za każdym razem, kiedy przestrzegamy Bożych przykazań, za każdym razem, kiedy studiujemy Boże Słowo i staramy się je wdrażać w życie i za każdym razem, kiedy po prostu żyjemy po chrześcijańsku, kiedy jesteśmy uczciwi, kiedy jesteśmy sprawiedliwi, kiedy staramy się nie unosić gniewem i tak dalej, właściwie cały ten katalog chrześcijańskich zachowań także u apostoła Pawła w jego listach na przykład możemy znaleźć wielokrotnie, ale też przede wszystkim w nauczaniu Pana Jezusa, no i jednocześnie w dekalogu. Wtedy Boże Królestwo staje się rzeczywistością nie tylko tą po opuszczeniu doczesności wskutek śmierci, ale tą rzeczywistością, której już teraz, już dziś w pewnej części jako namiastkę możemy doświadczać. Zatem życzę Wam i sobie przede wszystkim tego, by Boże Królestwo stawało się naszym doświadczeniem już dziś, już teraz. Tutaj bardzo wiele od nas zależy i byśmy czekali na to Boże Królestwo jako Boży dar w perspektywie zbawienia, wtedy gdy przez śmierć wyjdziemy z tego świata, ale wówczas przez zmartwychwstanie staniemy się obywatelami, mieszkańcami Bożego Królestwa. Dobrego, błogosławionego dnia. Amen.